wykorzystanie AI, VR, uczenie maszynowe, analizy big data, autonomiczność, to są wszystko kwestie związane z daleko posuniętą digitalizacją procesów. Bezpieczeństwo cybernetyczne i innowacje związane z dążeniem do neutralności klimatycznej. To są takie procesy, megatrendy, które kształtują już obecnie naszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Każdy z nich jest oczywiście obecny w różnorodnych postaciach w szeroko pojętym sektorze morskim, również u nas na Pomorzu, w portach, przy budowaniu i projektowaniu statków oraz w branży offshore. I takim ciekawym przykładem z naszego podwórka jest choćby wykorzystanie technologii VR, AR w szkoleniach dla przyszłych operatorów sprzętu ciężkiego, na przykład w operacjach portowych czy przyszłych serwisantów farm wiatrowych na morzu. Co to umożliwia? Umożliwia przede wszystkim bezpieczne, tańsze i efektywne przeszkolenie na unikatowych symulatorach wysoko wyspecjalizowanej kadry, która później znajdzie zatrudnienie na Pomorzu. Innym przykładem są innowacje związane z ekologicznymi, hybrydowymi napędami statków i pomorskie stocznie i projektanci statków już obecnie aktywnie uczestniczą w tym trendzie.